ofiarujemy Tobie wino, owoc winnego krzewu, które, jak mówi Pismo Święte, rozwesela serce człowieka. Naucz nas świętować Twoją obecność w naszych sercach, w rodzinach i we wspólnocie. Panie Jezu, przynosimy Ci Księgę Świadectw, owoc życia Twoim Słowem. Jej bardzo skromna zawartość jest symbolem naszych zaniedbań i niewiary w moc Twojego Słowa. Te braki również Tobie przynosimy do ołtarza, na znak, że bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Prosimy Cię, poślij nam swojego Ducha, niech On nas odnowi, otworzy nasze serca i uwrażliwi na Twoje Słowo. Przynosimy Ci obraz Matki Bożej, Królowej Przenajdroższej Krwi. Obraz Matki, która jak inne matki przynosi życie. Poprzez peregrynację jej wizerunku chcemy jeszcze raz na nowo wnieść Maryję do życia wspólnoty krwi Chrystusa. Niech jej obecność nas odnowi, ożywi i umocni w miłości i jedności. Nasz Zbawicielu, przynosimy Ci do ołtarza ampułki z winem i wodą oraz komunikanty. Zwykłe wino, które za chwilę stanie się Twoją przenajdroższą krwią, chleb, który stanie się Twoim ciałem. W tym prostym znaku pozostałeś obecny wśród nas. Gdy zamieszkasz w naszych sercach podczas Komunii Świętej, przemieniaj nas na swoje podobieństwo, abyśmy się stali tak prości i pokorni jak Ty. Czekaj. Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z nam na cześć i chwałę
swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. I Duchem Twoim. W górę serca. Znosimy Jego Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynię. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, aby doprowadzić do pełni misterium paschalne, zesłałeś dzisiaj Ducha Świętego na wszystkich, których uczyniłeś swoimi przybranymi dziećmi, jednocząc ich Twoim jednorodzonym Synem. Duch Święty w początkach Kościoła dał wszystkim narodom poznać prawdziwego Boga i zjednoczył różne języki w wyznawaniu tej samej wiary. Dlatego pełnią łas paschalny radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy święty śpiewają w hymnku Twojej chwale. Nieustannie wołają: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień Pięćdziesiątnicy, którym Duch Święty stąpił na apostołów pod postacią ognistych języków. Przez Jezusa Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerze wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o zmarłych z naszych rodzin, naszych wspólnot i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu, Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Kasprem, świętą Marią de Martyria, z świętym Janem Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winorajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziom, byśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem, doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, dasz nas pokojem.
oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, jestem Bogiem, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Damy radę. Thank you.
Oh.
Nie, no do końca mszy. Nie, to było. No tak. Nie работает. Teraz będzie uświęcenie obrazów, które udadzą się w Polsce na peregrynację do naszych wspólnot, do naszych parafii, do naszych diecezji. Ksiądz prowincja poświęci.
potem będzie zawierzenie Maryi Matce i Królowej przy najdroższej krwi, a potem przekazanie do podregionu. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wielbimy Cię i wysławiamy. Ty uczyniłeś wielkie rzeczy Najświętszej Maryi Pannie, wybierając Ją na Matkę umiłowanego Syna Twojego i naszego Zbawiciela. Ona stała się błogosławioną między niewiastami, bo uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane od Pana. Pobłogosław, Panie, te obrazy. Niech nam przypominają, że Maryja jest Matką Chrystusa i naszą Matką, do której możemy się uciec w każdej potrzebie. Spraw także, abyśmy jak ona naśladowali Chrystusa, Pana naszego. Amen. Stojąc teraz w ciszy, dajmy się w pomodlitwę za wierzenia Maryi Matce i Królowej przy najdroższej chwili. Wcześniej też poddajmy się jej. Niepokalana Maryjo, wybrany kielichu naszego Zbawiciela, gotowe i czyste mieszkanie Ducha Świętego, przez Ciebie dziękujemy Bogu za Twoje i nasze powołanie, a Tobie za Twoją wierność, za wytrwanie w pierwszym tak Nazaretu. Dziękujemy, ponieważ patrząc na Ciebie, rozumiemy znaczenie własnego życia oraz znajdujemy nową wiarę, nowe zaufanie Bogu. Matko Kościoła, pragniemy razem z Tobą być uczniami Twojego Syna, gotowi, aby słuchać i wypełniać Słowo Boże, cierpliwi również na drodze krzyżowej, aby dać na Golgocie nasze drugie tak. Niech nasze serca staną się kielichem wypełnionym krwią krzyżowanego Chrystusa. Z Tobą chcemy stać pod krzyżem i przez wiarę, nadzieję i miłość konsekrować cierpienie tego świata, w którym widzimy i przyjmujemy zbawczą krew Jezusa. Miłość Boga, pomóż nam, abyśmy tak jak Ty i razem z Tobą brali udział w ofierze Twojego Syna oraz dali życie światu. Matko i Królowo przy najdroższej krwi, obecna pomiędzy apostołami, jesteś wyrazem modlitwy i miłości Kościoła, rozdanym kielichem Bożej miłości. Ty umacniasz, jednoczysz i ukazujesz nam, jak nasz udział w Eucharystii staje się apostolstwem, a życie i działanie Eucharystią przez krew Twojego Syna. Ty jesteś Matką i Królową całego świata. Dziękuję za Twoje trzecie tak. Pragniemy poświęcić się na nowo przez Ciebie, Bogu. Nasze życie osobiste i wspólnotowe, nasze działania indywidualne i grupowe nie będą wyrazem Twojej miłości do Boga i do wszystkich ludzi. Prosimy Cię, abyś wzięła w szczególną opiekę całą wspólnotę krwi Chrystusa. Oczyś nasze myślenie i intencje. Prowadź naszą formację i bądź obecna wszędzie tam, gdzie staramy się prowadzić dalej dzieło i misję Twojego Syna. Amen. Teraz prosiłem, aby podeszli oni na torze podrebionów, stanęli. I moderatorzy
najpierw może Częstochowskiego, po drugie on księdza Daniela prosimy, by przekazał obraz. Wszystkie są jednakowe. Jeszcze może wybierać. Kolejności powstawania domów teraz. Najpierw dom w Częstochowie, świętego Kaspra powstał, potem w Swarzewie, w Żarowie. Teraz prosimy Swarzewą, na północ się oddajemy nad morze. Pożarów może już się szykować. Śmiało, śmiało. Damy radę. Teraz podejdziemy do Zamojskie, gdzie mamy nasze hospicjum na terminalnie chorych. Ksiądz Filip. Módlmy się. Boże, Ty udzielasz swojemu Kościołowi nadprzyrodzonych darów. Zachowaj łaskę, którą go obdarzyłeś, aby zawsze działała w nas moc Ducha Świętego, a pokarm eucharystyczny przez Niego uświęcony przyczynił się do naszego wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Teraz. Ja parafian, nie tylko tych, którzy też przychodzą do nas tutaj do kościoła, zapraszam za dwa tygodnie na festyn parafialny. On jest pod takim wdzięcznym hasłem pomaganie przez grillowanie. Chcemy w tym czasie zbierać też ofiary z zbiórka na leczenie Filipa, naszego parafianina małego, który potrzebuje takiej pomocy. Na naszej stronie parafialnej można się dowiedzieć, jakie są atrakcje, ale naprawdę będzie się wiele działo. Zapraszam do tego, aby odwiedzać naszą stronę. Proszę też o przenoszenie jakichś fanków na loterię. Prosimy, bo chcemy też w ten sposób jakoś zdobywać te fundusze na leczenie tego Filipa. Za tydzień taca jest przeznaczona na budowę kościoła. Zbiórka ministrantów, kandydatów w sobotę o godzinie 11. Codziennie zapraszamy na nabożeństwo majowe przed mszą świętą. Od poniedziałku do soboty o godzinie 17. W tym w środę jest w tej kapliczce u zbiegu ulic Jalskiej i Zakopiańskiej. W niedzielę również tam jest o godzinie 17.20 nabożeństwo majowe. Zapowiedzi przedślubne: Olga Krzepkowska, panna z naszej parafii, Robert Kwieciński, kawaler z parafii świętego Judy Tadeusza, chcą zawrzeć związek małżeński. Jeżeli ktoś znał jakiekolwiek przeszkody, jest zobowiązany do poinformowania księdza proboszcza. Spotkanie kandydatów do bierzmowania we wtorek, spotkanie dla mężczyzn z Drogi Odważnych w środę o godzinie 19.00.
Intencje parafialne można zobaczyć, są spisane na naszej stronie internetowej parafialnej, nie będę już o nich mówił. Zapraszam już teraz na odpust, to już mówię jako też kustosz sanktuarium, zapraszam na odpust krwi Chrystusa w tym roku dokładnie 1 lipca. Wypada tak, jak było to pierwotnie w kościele, 1 lipca była ta uroczystość. Zapraszam tych, którzy mają możliwość do wywieszenia plakatów w swoich parafiach, żeby też zorganizować jakiś wyjazd czy przyjazd do nas, po to, aby w zakrystii parafialnej odebrać takie plakaty i powiesić. Ale prosiłbym tych szczególnie, którzy wiedzą, że będą mogli to uczynić w swojej parafii, żeby nie zniknęły te wszystkie plakaty, a później jak ci, którzy będą mieli taką okazję wywiesić, już nie będą ich mogli otrzymać. Msza święta o godzinie 11, później poczęstunek, droga krwi Chrystusa, poświęcenie schodów w nowym kościele, ale wewnątrz. Trwa tam budowa, trwa tam układanie tych schodów. Do tego czasu myślę, że to już wszystko się zakończy. Schody plus rampa w środku. I o godzinie 15 modlitwa, uzdrowienie, pojednanie mocą krwi Chrystusa, uroczyste oddanie się najdroższej krwi Jezusa Chrystusa i indywidualne błogosławieństwo. Religii. Do odebrania. Plakaty są, a jeżeli ktoś chce zobaczyć, to jest w gablotce. Tak, nie zobaczycie z tej, chyba że jesteście po jakichś badaniach wzroku i wszyscy ktoś wie, wzrok mają. I mam też takie cegiełki na budowę kościoła, jeżeli ktoś by chciał. To jest różaniec z Ziemi Świętej, parafia niedawno była w Ziemi Świętej. I to są różańce z drzewa oliwnego. I w środku też jest tutaj w tym krzyżyku materiał potarty o relikwie. Więc taki, nigdzie nie można takie różańce spotkać, dostać, więc jest to cegiełka 25 zł. Można taką cegiełkę w zakresie tutaj naszego kościoła sanktuarium nabyć. Robusz mówi, że on wszystko powiedział, ale ja pozwolę sobie dodać jeszcze co nieco. Przede wszystkim dziękuję wszystkim za złożone ofiary na potrzeby domu i tutaj terenu, zagospodarowania go. Druga rzecz, to chcę zaprosić, trochę dublujemy się z księdzem proboszczem, ale jeżeli macie możliwość wzięcia plakatów, to tam przy stoisku obok wydawnictwa Pomoc są plakaty Natnika Speriańskie. To jest spotkanie dla młodych, ale jak macie możliwość powieszenia w parafii, to zachęcam, żeby to uczynić i zachęcać też księży do przyjazdu z młodymi na te dni w sierpniu. To będą 10 dni, więc szczególne, jubileuszowe. Wiemy na pewno już, że będzie z nami ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, będzie siostra Anna Bałkan, aktor Marcin Kwaśny, będzie teatr, zespoły muzyczne. Naprawdę dużo będzie się działo i myślę, że warto zachęcać młodych do tego, żeby ten czas, wakacje, jakąś ich część wykorzystali na przyjazd tutaj do sanktuarium. Jak za każdym razem też chcę powiedzieć trochę o nowościach, a ostatnio dużo się działo. Mamy dużo dobrych książek na stoisku wydawnictwa Pomoc. Przede wszystkim nowości. To jest książka prowincjała kapucynów Wędrowiec do świtu, dotykająca różnych tematów życiowych i duchowości chrześcijańskiej. Naprawdę ciekawe rzeczy i każdy dla siebie może coś znaleźć. Też kontynuacja Mocy Uwielbienia, Zwycięstwo na Górze Uwielbienia Carothersa. Ci, którzy czytali Moc Uwielbienia, wiedzą, co to jest, więc zachęcam także. Ostatnie dwie rzeczy to dla zwłaszcza naszych znajomych, przyjaciół, myślę, mamy może w rodzinie, niesakramentalnych. Książka Jezus i niesakramentalni.